Cześć widzowie. Chodziłem sobie po mieście dzisiaj. Znaczy tu blok na razie. No to o Jasiulę zapałem. Znaczy zapałem, spotkałem. O, Jasiula, zobaczcie. Cześć widzowie. Cześć Wiutki. No, cześć Wiutki. Dopiero co zgip zdjęli z ręki. Rękawice mu zdjęli. Rękawice zdjęli bokserską. Także na razie okej. Wszystko jest w porządku. Na pogrzebie nie byłeś, nie? Nie, właśnie nie widziałem. Dopiero od ciebie się dowiedziałem. No widzisz. Że ten, że Janek nie żyje. Tak? Stasiek. Stasiek. Janek. Janek, nie Stasiek. No. A jak tam sobie radzisz? Trzeźwiutki, o widzisz, no, inny chłop. No tak. Tylko nieogolony. To drobnostka. No. No tak, to wszystko w porządku. No. Tu masz grosa trochę, tylko kurwa, przepraszam, no, tylko nie przepij. Chowaj od razu sobie w kieszeń. I tam sobie to jedzenia kup, bo ja już powiedziałem jak ostatnio, nie? Ja na chranie nie będę dawał. Zobaczysz, czy przepija ten, no. Nie. Ja wziąłem kaszaneczkę, chlebek. No widzisz. I złapiwka. No i chociaż jeden normalny. No. A wtedy co, ta Ewelina to co? Poszła gdzieś, no co polazła? Nie, polazła gdzieś. Sama? Tak, sama polazła. No wtedy też widziałem, no, z tym, z czarnym szła. Z Adamem. No, z puszkami zjadali. No. Na puszki się przerzucili. Chyba tak. No, ewentualnie, jeżeli nie ma co, no to dobrej puszki, tak? No to ja. A masz jakieś śmigana, powiedz kiedyś. I teraz też lubię czasami sobie oblecieć. Coś tam złapać. No jakie? Kurde, zawsze coś tam można znaleźć. No tak, oczywiście. Co, będę się wstydził czego? Lubię i będę chodził. A co mi tam zależy? No szukam, jak do tej pory szukam roboty jakiejś, no. Żeby jakąś pracę. A ty zarejestrowany jesteś, nie? Co? Zarejestrowany jesteś. Tak, jestem zarejestrowany. Bez prawa do cofiłku, nie? No. No, a ty... Ubezpieczenie mam. No, ale w MOPS-ie nie możesz składać nic? No właśnie. Oni dla swoich chyba znajomych, kurczę. Ja nie wiem. Jak dla znajomych? No, dla swoich znajomych, jakichś bliższych, co zawsze przyskają tam już, nie? A ciebie co? Się nie liczysz, nie ma. Tak. Rób co chcesz. No, to samo, czekaj, wczoraj też w telewizji patrzyłem, że to wiesz... Pieniążki to zbierasz dla ludzi, czyli dla dzieci, coś takiego, nie? A ja tak się zamyślę, a czemu oni do rządu się nie zwrócą, żeby rząd dał? Tylko, że do biednych. No, tylko do biednych, do szarych ludzi. No, ja tam, wiesz, do rządu tam nic nie mam, nie? Ale no skoro tak, no to rząd, skoro tak, rząd powinien pomagać ludziom. Powinien pomagać, ja. No, a oni pomagają. To nie Stany Zjednoczone. No właśnie, no to jest różnica w tym. To jest różnica. Widzisz, tutaj w socjalu dostajesz grosze, jak to się mówi. A w Niemczech, kumpom jak był, tam w socjalu rodziny żyją. I samochody mają. No, i jakoś żywota. Się nie przyjmują niczym. No, no właśnie, a tu... Tylko wiesz, podstawa nie chlać, nie? No, nie. Bo jak pijesz, to ci nikt nie da, normalny, nie? Dokładnie. No widzisz, jak się nie pije, to razu inaczej. W ogóle nie? Inaczej umysł pracuje. No właśnie. No. A tak jak chlasz, to... Ach! Aby było, nie? Aby było na dziś, aby dziś. A jutro jak ktoś tam rzeka. A tak oto gdzie? Lulu, dalu tego kumpla tam? Tak, a on pije czy nie? Pije. A to aha, wyzwalacza masz? A no właśnie, a no. Ja nie tykam. Tylko, nie? Nie. Ale tak korci, nie? Nie, nie korci nawet, nie? Wiesz? Nie. No umiem, ja to wiesz. Wiem co by było, żebym zaczął. Tak. Trzymasz pasą, jeden słowo. No, nie, picie, nie. Tak. No i też, to rozmawiałem też ostatnim z kumplem, mówi, duchu, zerówki też uważaj, bo to podstępne, zeróweczka. Dokładnie. A to może być także piweczko jedne i płyniesz. Płynął. No, gdzie tam sobie jedno tylko wypiłem, tak to. No, teraz na wodę gazowaną się przyrzucę. O, perfumeria, po co to jest? Ty guściuwa teraz. No to nie wiesz, co, jakie jest, nie? A na ogrzewanie nie chodzi się kąpać, czy chodzisz? Nie, znaczy, tam u tego kumpla, nie? Czasami. No.
Ale tak, ja jestem pokłócony tam, jestem z tym szefem cały. Jakoś on mnie nie lubi, ja go nie lubię. Nie trawicie się nawzajem. Po prostu się nie trawimy. No bywaj tak czasami. No tak wszystko, jakoś leci. No ja, to, a to zdejmowali ci gips, to się pytał? Mówił tobie, kiedy masz przyjść? Ze złamaną ręką z powrotem? Nie, mówił za dwa miesiące. A, ze złamaną? Nie. Nie. Już, bo ty już masz sprawę w łamaniu ręki. Tak, ja to już stary, wiesz, bywalec, nie? Z tych sprawach. No ty musisz łożyć na tą łapę. No, właśnie. Bo będziesz rodzinę złamał wtedy. Tu. Trochę gruba jeszcze. No. Ale ponosiłeś, teraz jest gucio. Tak. No, grać, zagram. Najważniejsze. Tak. I na nerwach, i na gitarze. Lepiej to drugie. Masz. To jaj. No, dzięki. Sam jesteś cienki. Czy mi się Eweliny nie widziałeś? Nie, nie widziałem. Nie wiem, czy ona poszła tam, czy nie? Ja nie wiem, ja to. Wczoraj była tutaj, nie? Ale no, być może, że znowu ją gdzieś wywiało. To możliwe. No, spiczki. Tak, wnerzgałka jest. Mówisz, aby do wiosny, nie aby ciepło. Aby do wiosny, no. Może na wiosnę coś się ruszy. Jakaś praca. Ludzie, wiesz, chałupa podstawa, nie? Właśnie. A ty nie możesz się, starać o jakieś mieszkanie? Możesz, no, chyba. No byłem u tego wiceprezydenta. No i co powiedzieli? Pańskiego. No, panie Januszu, trzeba czekać. Ale złożyłeś jakieś pismo w ogóle, czy nic? Złożyłem, co roku składam. No to ja nie wiem, co roku będziesz składał i co roku będziesz czekał. No i efekty takie, no. Dla Ukraińców jest, a dla nas nie ma. Dla nas nie ma. No, no tak. Bo im się należy, a nam się należy. I też jedzenie się ukróciło na tym. No, a ty chodzisz tam na te? No chodzę, byłem dzisiaj. I co tam dalej ciekawego? A dalej. Jakieś? Kawałek kiełbasy. No. Bo w tygodniu na to. Ty to... Szpitalny oddział. No bo tu nie będę tego ten. Twoja prywatna sprawa. Tu musisz, wiesz, z to ręką to uważaj teraz. Bo dziś go pukniesz i do widzenia, tak, będzie znowu. Tak. Dokładnie. Lekarz się sam powiedział. Mnie pan uważa na rękę. Ile trzeba było razy złamana? Ile razy? No. Raz, dwa, trzy. No to ja, to same to. Już mnie ciekawie. A tak pozdrawiam, widzów. Jasiura w całej Kozołosi, czyściutki gościowało. Majster. W całej Polsce. No. Ja też do tych pozdrowień się dołączam. Halleluja. No, halleluja do przodu, nie? Tak. Zaraz będą święta, trzeba będzie zagrać tam na gitarze tam kościelne. Jakieś tam. O, to ty kościołowy się robisz? Ja też gram, to i kościelne. No. No my zobaczymy, może ten. Trzeba jeszcze dokupić trochę towaru, wiesz. Tego styla może zrobimy przed świętami. No bo też widzowie, wiesz, się domagają. No się domagają. Się pytają, nie? Się okaże w praniu, jak to będzie. Tak. A ja za ten czas może gitarkę jakoś załatwię? Jest gitara. Jeszcze jest? No, jest. To fajnie. Gitara jest. Gitar to ja miałem jak... Oj. No kiedyś też wywoziłeś z gitarą, powiedzmy. No. I od ruskich przywiozłem ten gitar. A najlepsze miałem Gibsonkę. Gibson. Ja to mnie nie ten, nie, bo ja to się... Ty nie znasz. Nie wiem, co to jest. Na mnie pudło to jest pudło, nie? Tak. No tak, to wszystko w porządku. Okay.
To teraz gdzie ruszasz dalej, w teren? A idę tak kółko zrobić po mieście. No trzeba, trzeba. No. Mówisz, pracujesz w POM-ie na razie, nie? Tak, na razie powolny obchód miasta. O, tak jest. Kiedy też mi się pyta, co to za POM? Ja mówię, powolny obchód miasta. Się nie męczysz. No, coś znajdziesz może. O. Może ktoś cię znajdzie. Mówisz. No. Męczę wszystko. Okej. Okay. No, Jaśko. Tak to jest, niestety. A bo tu zobacz, tu wszystko, wszystko puściutkie. Tu tylko to, te tylko na sprzedaż, to dołączone jest. A tu wszystko to puściutkie. Puściutko, nie ma nic. No właśnie. Już ma tyle mieszkań pustych. Daliby tym ludziom, tylko oczywiście tym, co nie piją, nie? Bo taki ty, dbają, no. Ten co wiesz, tam chratu wiadomo, tak, co to zaraz będzie. Wcześniej czy później to popłynie. No tak. Tak nie, o, ten co nie pije, daj tam szybko do kogoś do nadzoru, o. Że tam raz w miesiącu przyjdzie, zobaczy, jak żyje, co, jak, z czym. No. To tak, coś tak, ale nie, o. Pójdziesz o mieszkanie, a tu, o. A nie to, ma. Nie ma. Właśnie. Nie ma. Byś tyle tych pustych stanów kiedyś miałem, to było? Było. Nawoja Polaka ile było, masakra. A nie ma nic. Wszystko poniszczyli. Wszystko. I taki zielony. Mamy zdać tym ludziom. No tak. Nie. Znowu mi nie wyszło, tak? No bywa i tak czasami. Dobra, Jasiolka, będziemy kłojek. No i idę Słowackiego. Patrzę, stoi jakiś... Ale gdzie? Tutaj gdzie? Na początku Słowackiego, gdzie ten mięsny sklep. A, no ja wiem, na rogu, no ja wiem. No na rogu. Patrz, stoi jakiś port czerwony. Przeszłem ten port. Nagle drzwi się otwierają, wołają mnie. Ja mówię, o co tu chodzi? No. Niech pan usiądzie do samochodu. Nie, no ja wsiadłem. Mówi, my pana z Polski przyjechaliśmy, żeby pana spotkać. No. Ja bardzo miło, nie? Gdzie pana powiem? Ja mówię, to na Orzeszkowo. Koło sklepu warzywnego. No, no kupili 4 nowe bajki. No ja jeszcze wtedy... Mówiłeś. Polewałem. No, pogadali, że specjalnie przyjechali z Polski, żeby spotkać. No, no i mnie, co? Jako aktor, ja mówię, to główny aktor jest, tak? No i kupili te nowe bajeczki. A jedzenia nie kupili? I jedzenie też tam, trochę jedzenia tam kupili coś. No. No i tam posiedzieliśmy w samochodzie, porozmawialiśmy jak, gdzie. I jeszcze mówią, że pozdrów Rafała. Ja mówię, dobra, jak spotka, to zrobię, nie? No. No i później podjechaliśmy na Orzeszkowo. Te naleweczki wzięli, 4 dla Janka. No i tak się pożegnaliśmy. No, a tu u tego, była. U Nowaka na pogrzebie tylko ty byłeś, już grał, tak? U Nowaka to siostrzyczka, nie? Jego no. Mówi, że o, dzięki, że pan tylko z kolegów przyszedł, nie? Do tego. A tak nikogo nie było? A tak nikogo nie. No widzisz. Pochowany jest na nowym cmentarzu. No ja wiem, że ja wiem. No. A to co oni chcieli? Łebki skąd oni byli? Gdzieś z Warszawy, czy z Warszawy, jakś... W rejestracji już nie pamiętam, nie? No. Wiem, nie nasza rejestracja słowacka. I co, się wypytywali? Się wypytywali tam i mój pozdrów Rafała. No, ja mówię, dobrze, spotkam, pozdrowie. A nie mówili od kogo? Z Warszawy, powiedzieli z Warszawy, od warszawiaków, powiedz. Dobra, no. A to jak oni wyglądali? Trzech takich... Po 30 mężczyzn i jedna kobieta. No. Ja nie wiem, ja mówię, ja się zaskoczyłem. Zaskoczyło mnie to, że ja przychodzę, a oni mi wołają. No. Rozpoznali czy co? Kurde, ja się zdziwiłem. No widzisz. Informacji chcieli, tak? Tak, informacji. To tam trochę pogadaliśmy tam o różnych tych tematach. No.
A co mówi, że przyjadą? Nie, nic nie mówili. Nie? No ale aż żeby z ponad Warszawy, żeby przyjechać tutaj, żeby spotkać, się zdziwiłem. No widzisz. No. Dobra, idziemy. No idziemy. Jeszcze raz żegnam was, widzowie.